8 nawet. 8 gwiazdek, no, słówka, ale na czole pan, wypisane, tam dużo ile agresji. Tak, to niech idzie sobie do Niemców. Lepiej kraść. Ale to kto kradnie? No bo ja już nie. Ja nie jest. Obejrzyj się tam dalej, na ulicy, jaka jest. Taka jest, taki mały człowiek. A pani jak uważa? Bo najwyższym zaufaniem cieszy się Rafał Trzaskowski według sondażu. Pana, tutaj z tych wszystkich to żaden się nie cieszy. Że żaden? Żaden. Ten obiecywał Złote Góry, a ten to już, żeby go szlak trafił. No ale widzi pani, ostatnio najwyższe spadki mają jednak Andrzej Duda. Wcześniej był na pierwszym miejscu, teraz jest już na drugim. No i Mateusz Morawiecki też ma, no lepsze miał wyniki. Pana, on ma tutaj na tym zdjęciu za krótki nos. Ja pana... Za krótki nos? Tak. Przy panią, nie będziemy krytykować ludzi, kto ma jaki nos. Tutaj pan robi sondaż, kto... Proszę pani, nie zrozumiała pani, chodzi mi o Pinokia. No. Że Pinokio. Pinokio, no to jak sobie będzie Pinokio. Że mówią. A pani jak, no. Ale dlaczego tak mówią? Każdy wygląda jak wygląda i ja nikogo bym nie... No bo nie... oni mówią, że nie to ze względu na wygląd, tylko że ma długi nos, jak kłamie. Czy nie ma nikogo? Dlaczego? No taki sondaż był, wzięliśmy czterech pierwszych. No lewica pani, co za lewicą ja? Jak... Oczywiście, ja bym... Ja jestem, proszę panią, za zmianę całego rządu, bo ten rząd to się nadaje cały na kosmos, tam wysłać. No ale to panie są seniorkami, no i ten rząd na przykład mówi, że to jest najlepsza polityka proseniorealna w historii. Ale proszę pana... Trzynastka, czternastka, tak mówią, waloryzacja. A komu dadzą oni do czternastki? Przepraszam, mogę się wtrącić? A jakie były poprzednie rządy, niech pani powie. Tusk mi zabrał OFE. Dołożył mi 7 lat do emerytury, poszłam dużo później na emeryturę. Tak, dużo mniej. I z czego tu się cieszyć? Nie, no, na pewno pana Tuska by... Ale jak on popierała. Wygląda ze złością na ludzi, ja nie idę. Ile agresji w tym człowieku jest. Czyli Tusk minus tu u pani. Oczywiście. Tak, tak, oczywiście. To niech idzie sobie do Niemców. Do Niemców, tam niech Niemców... Najważniejszy kraj i poleciał do Unii, no. Czyli tu u pani też minus. Oczywiście. Ten też minus, co robi do Warszawy. No ale no to powiem wam, że na przykład Donald Tusk ma 5-procentowy. Ja bym go wysłała do Niemców, niech tam sobie idzie. Zaufania, a Trzaskowski 7-procentowy, a właśnie Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki według tego najnowszego sondażu. Jakbym miała spadek. Z tych dwóch wybierać, to bym wolała tego. Że Trzaskowski. Oj nie. Byle... No ja bym ani tego Trzaskowskiego nie wybrała. Tego. A co robi? A Czajka i to w ogóle? Co robi do Warszawy? No ale to wie pani, jak była Czajka, no to mówili, że z kolei ci to, że Odrę, że była Odra. No i a co na Odrę mówią? Rtęć, to już nie będę wspominać. Moim zdaniem, suma summarum, ten i ten to za tymi dwoma bym... Chyba z urody. Andrzej Duda. Ale z urody Andrzej Duda? Nie, nie, w ogóle. Nie, no żartuję oczywiście, ale... Po prostu. Ale godnie nas reprezentuje, moim zdaniem. Że Andrzej Duda? Tak, oczywiście. Bo tu niektórzy na przykład zwracają uwagę, że no... Łamie konstytucję, niektórzy tak mówią. Ha, ale nikt nie potrafi powiedzieć co, tylko każdy łamie konstytucję, a nie wiedzą o co chodzi. To są takie slogany, tak, po prostu. Ale proszę pana, u nas w Polsce, czy były takie prezydenci jak teraz są? Nie było. Jak był prezydent kiedyś, to tylko był przed wojną prezydent, a tak to był pierwszy sekretarze. I co oni porobili? Jeden zrobił długi, teraz te porobiły długi. A teraz długi, jakie mamy długi, a teraz te porobiły a teraz długi. Nie mamy długów. A teraz te porobiły długi, no że będą, panie, no też na że będą tutaj... spłacać nasze prawnuki. I chyba też nie spłacą to, co oni a proszę powiedzieć, a nasze najcenniejsze zakłady za darmo poprzednie wszystko, rządy oddały. Że zostały za jakie pieniądze? Tak? Za jakie pieniądze zostały a wyprzedane? Przecież te pieniądze, które Gierek pożyczył, mamy, że w ogóle przed Gierkiem, ile mamy szkół, ile mamy zakładów pracy, ile nie mamy, fabryk, nie mamy żadnych nie zakładów. Nie mamy, bo ukradli, bo przywatyzowali. Całą Łódź zlikwidowali, tyle było w Łodzi. W Gdańsku całą stocznię posprzedawał. Właśnie poprzednie rządy. Wszystkie. I dopiero teraz jest robiony porządek. Nie, bo na przykład, ale no bo wie pani, no na przykład, no teraz nie mają pretensji do tamtych rządów, które mówi, za grosze oddały najlepsze nasze zakłady. Najlepsze. Ale Donald Tusk na przykład teraz mówi, że on chce właśnie wrócić do tej polityki, nie żeby wierzę, zrobić porządek. Nie wierzę. Bo, no bo teraz kradną, obsadzają w tych spółkach Skarbu Państwa. Pana, oni rękę mije, ręka rękę mije. Nie podwyższymy wieku emerytalnego. Nie podwyższymy. Tak, tak, tak.
kłamał, to to by no, był ale, no, Pinokio dobrze, no, ale to teraz to mówi, to że teraz wiarygodnie ma być? On tylko mówi, no, ale a sobie zabrała przecież też. Proszę pana, każdy może mówić. Każdemu wolno mówić i może sobie burga dać. Czyli, że to są słodkie słówka tylko, tak? No bo on na przykład jeszcze mówi, że wprowadzi babciowe. No i co jeszcze? Komu to oni dadzą? Dla nas dadzą? Lepiej grać. Ale to kto kradnie? No bo ja już nie. Ja nie jestem. Obejrzyj się tam dalej, na ulicy, jaka jest. Taka jest, taki mały człowiek. Mały człowiek, ale gdzie? Nie wiesz gdzie? Że Jarosław Kaczyński? Ja nie wiedziałem tego nazwiska. A drudzy nie kradną? Szczerze tak powiedzieć? Wszystkie kradną. Wszystkie, jedna, druga. Tylko ten mały? No. Ale ja wiem. Nie wiem, ale ten dużo obiecywał i na własnej skórze się przekonałam. OFE zabrał, podwyższył mi wiek. 70 groszy waloryzacji dostałam. Proszę panią, kochana pani. No dobrze, pani, no ale to Donald Tusk na przykład mówi, że nie było drożyzny. Nie było drożyzny, ale było bezrobocie i ludzie nie mieli nawet pracy. Dzisiaj przynajmniej jest mniejsze bezrobocie i przynajmniej ludzie mogą sobie zapracować na to, na tą drożyznę. A przedtem nie mieli pracy. Pierwszego co było, ten marsz, ile agresji, jakie brzydkie słowa padały. Tak. Ja się wstydzę za tych ludzi, co mówiły starsze kobiety. I dzieci 8 nawet. Gwiazdek, słówka, ale na czole co, no, wypisane, tam ile agresji. Tych ludzi, bo to ale ile agresji. Ale jakiś program, nie tylko je, PiS, no przepraszam. A ten pan tylko no właśnie... No i teraz kolejny ma być marsz 1 października. Tak, ja może i bym zagłosował, niech przedstawię jakiś program, że no, za czym ja mam zagłosować? Za i agresji od za tego człowieka. Od Donalda Tuska. Tylko mówi, że odrzucić PiS od rządu, ale nic nie mówi, co zrobił. Nie ma programu. Nie ma żadnego, absolutnie, proszę pana. On w ogóle zamęczyłby nas, starych ludzi. Jestem staruszka bardzo. Mam i pani byt się poprawił, tak? Jak, a jak pewno. Proszę pana, jak ja poszłam na emeryturę, to co dostawałam po 3 złote? Ja mam w tej chwili 90 lat, proszę pana, więc przeżyłam dużo, ale on teraz chce zarządzić, jak nic nie daje, a teraz przynajmniej mam podwyżkę emerytury. Ile procent dostałam? Dobrze, no ale to teraz, mówią na przykład, że ma pani podwyżkę emerytury, ale tak, jest drogo w sklepach, nie że szkodzi. Energia droga, że... Nie szkodzi, ale na wszystko mi teraz stać. A wcześniej nie było, tak? Nie było mi stać, proszę pana. No to... Dziad jeden oszukuje nas, starych ludzi. Proszę pana, nie można tak mówić, że on dobrze będzie rządził. Czyli minus tu u Donalda Tuska. A proszę pana, nie chcę nawet o nim myśleć. Mnie jest wszystko jedno, ja jestem bardzo stary człowiek, ale proszę panie, w tej chwili mam podwyżkę, mam większą emeryturę z moich lat. Jak ja szłam na emeryturę, co miałam, a teraz jaką mam podwyżkę? Mam to 13, jak dostanę, cieszę się, dostanę 14, cieszę się, a oni to nam wszystko. Ale teraz proszę pana, niech pan pomyśli, jak odnośnie dzieci, jaką mają dzieci teraz, proszę pana, dostają 500+, teraz dostaną 800. Taka rodzina, jak wychowuje troje dzieci, proszę, to jak ma już lepiej, bo ma z czego rządzić się z dziećmi, proszę pana. Nie muszę go potępiać, bo mnie to nie obchodzi, ale prawda jest taka i on śmie wychodzić do Sejmu i jeszcze pluć na rząd, który nam naprawdę pomaga. Wszystko wygadałam. Wszystkiego dobrego pani życzę. Dużo zdrowia. Jest zdrowia przede wszystkim. Staruszka bardzo. Ale dobrze się pani trzyma i dużo zdrowia. Przeżyłam dużo i wiem, znam życie, a teraz nie muszę sobie oszczędzać. Idę pod halę, kupuję co mi się podoba.